Melania Kapelusz, tajemnica pewnej sąsiadki. Mogę przysiąc, że ona jest czarownicą, powiedziała Dynia. Kto? Zdziwił się Stefanek. Taka jedna, mieszka na końcu naszej ulicy. Nie wierzę w bajki. Dynia od jakiegoś czasu miała jedno marzenie. Chciała spotkać prawdziwą czarownicę, złą lub dobrą, ładną albo brzydką. Wszystko jedno, byle czarownicę. No może jednak nie wszystko jedno. Lepiej byłoby spotkać miłą i dobrą. Dynia znała wiele bajek o czarownicach. Wiedziała o nich bardzo dużo. Na przykład to, że czarownica musi mieć kota. I to takiego, który mówi. Chodź ze mną, zwróciła się do brata. Pokażę ci ją. Nie chcesz zobaczyć prawdziwej czarownicy? Stefanek nie miał ochoty nigdzie iść. Siedział w swojej kryjówce pod krzakiem bzu i przyglądał się drewnianemu klockowi, który trzymał w ręce. Drugą rękę miał włożoną do kieszeni. Ściskał w niej mocno nowy czerwony scyzoryk. Był to prezent od dziadka na 8 urodziny. Już niedługo za pomocą scyzoryka klocek miał przemienić się w statek. No chodź ze mną, i tak nic tu nie robisz. Jestem zajęty, odparł Stefanek. Trzymaniem patyka w ręce to dobre dla przedszkolaków. Dynia sama była przedszkolakiem, miała 5 lat. Jednak od kilku miesięcy do jej ulubionych zajęć należała zabawa w szkołę. Dynia udawała, że jest uczennicą, ale nie uczennicą zerówki ani nawet pierwszej klasy. Chodziła do drugiej D. Dlaczego? Nikt tego nie wiedział. Może z wyjątkiem tajemniczej sąsiadki mieszkającej na końcu ulicy. Kochane dzieci, dalszy ciąg tej opowieści poznacie, wypożyczając książkę w Bibliotece Publicznej w Międzyborowie. Zapraszamy!